Wiele panien młodych podczas przygotowań do swojego ślubu i wesela staje się prawdziwymi ekspertkami w tej dziedzinie. Jakiś czas temu postanowiłam sprawdzić, co mężczyźni wiedzą o najnowszych trendach i ślubnych przygotowaniach. Razem z moim teamem ułożyliśmy pytania, które uprzedzam, nie są łatwe. No i sprawdźmy, jak panowie sobie z nimi poradzili. Jakie dokumenty wymagane są do ślubu kościelnego? Dowód osobisty na pewno. Trzeba będzie jeszcze zaświadczenie z UMCS-u. No chciałbym powiedzieć coś mądrego, ale ksiądz jeszcze nas odesłał z kwitkiem i nic nie potrzebował. Serio? Co to jest save the date? Save the date, czyli coś, co pewnie ratuje dzień, że jak coś idzie źle, to ktoś naprawi na szybkiego. Dlatego już chyba nie ma ratunku. Jakiś ostateczny termin. W tłumaczeniu jakaś, nie wiem, stała data. Bezpieczeństwo na tygodnie. Ocalić datę. Forma zaproszenia tylko wcześniej wysyłana tak, żeby zarezerwować sobie datę, żeby goście zarezerwowali sobie datę, tak? Tak jest! Na ile wcześniej należy wysłać zaproszenia na ślub i wesele? Mniej więcej pół roku wcześniej. Miesiąc? Bez jaj. To podejrzewam zależy od tego, jak długo ma trwać ta impreza. W naszym przypadku jest to impreza weekendowa, więc no, rok wcześniej, żeby ludzie mogli sobie zaplanować albo nie zaplanować urlopu akurat w tym czasie. Co to są kandelabry? Kandelami? Co? Jeszcze raz? Coś ze świeczkami, jakieś ozdoby do świeczek? Albo nie słyszę, albo nie wiem. Następne. Co to jest butonierka? To jakaś zawieszka chyba na alkohol. Well. Jest to ten element, który tutaj mam, w który wpinamy różne wpinki, ewentualnie kwiaty. To jest otwór w klapie marynarki na albo wpinkę, albo kwiatek ozdobny. Brawo ty! Alternatywny element dekoracji zamiast poszetki. W sumie jak dokładnie powinna wyglądać, nie wiem. Ile czeka się na realizację zamówienia sukni ślubnej? Myślę, że około 3 miesięcy. Do pół roku. Myślę, że w granicach około pół roku. 5 miesięcy. Nie wiem, myślę około 3 miesięcy. Miesiąc. Moją aplikację Wedding Dream App możecie pobrać w App Store i Google Play. Czym jest toczek? To coś do ciasta, nie? Nie. Czapka jakaś? Taka ozdoba na włosach dla kobiet. Co to jest poszetka? A to chyba to jest u mężczyzny, tak? A czy to nie to samo co butonierka? Poszetka jest to ozdobna chusteczka, którą wsadzamy do bruszety. Jest to element schowany w kieszonce męskiej marynarki. Ty to chyba oglądasz te moje odcinki na YouTube. Panna młoda powinna mieć w dniu ślubu coś... niebieskiego. Pożyczonego. Coś czerwonego. Podwiązkę. Bukiet ślubny. Welon. Wianek na przykład. Pożyczonego, niebieskiego, nowego, starego i zdecydowanie pana młodego przy sobie. Można. Można. W którym momencie para młoda formalnie staje się małżeństwem? Po wyjściu z kościoła albo z urzędu stanu cywilnego. W momencie wypowiedzenia przysięgi, założenia sobie obrączek. Po założeniu obrączek. W momencie, kiedy zostanie wypowiedziana przysięga w kościele. Po przysiędze? Po przysiędze w kościele. Formalnie w momencie, kiedy ksiądz prześle do Urzędu Stanu Cywilnego dokumenty potwierdzające akt zawarcia związku małżeńskiego. Ma na to 5 dni. Jakbyś szukał pracy, just give me a call. Kiedy na weselu podaje się torcz? Gdzieś tak około 10? Przed albo po oczepinach? Tak. Po oczepinach? To jest kwestia indywidualna, jak sobie państwo młodzi życzą. Wtedy, kiedy zechcemy, ale zwykle przed oczepinami. O północy. Po oczepinach? O północy. O północy? Tyle razy się było na weselu, a jak jest już ciemno. Jest już ciemno, ale wszystko jedno. Jaki taniec tańczy się na pierwszy taniec? To zależy, jakie są umiejętności pary młodej. Wyjątkowy. Tańczy się walca. Walec. Jesteś najlepszym walcem na świecie. Naprawdę? Najładniejszy. Taki, który najbardziej odpowiada parze młodej. Swój ulubiony. A było tak blisko.
Skąd wzięła się nazwa oczepiny? Chyba jakieś tam starosłowiańskie obrzędy, że panna przechodzi w mężatkę, tak coś mi się kojarzy, ale dokładnie nie potrafię powiedzieć. Z jakiegoś pewnie staropolskiego obrzędu. Od odczepiania welonu. Oczepiny, a od zdejmowania czepka. Ze zdjęcia welonu z panny młodej? To jest starosłowiański zwyczaj oznaczający zdjęcie takiego tradycyjnego czepca z głowy panny młodej, symbolizujący przejście ze stanu panińskiego w stan zamężny. Mój cion! Rozwiń skrót RSVP. Za trudne te pytania. Mam na końcu języka, ale coś w si vuple. Ogólnie, że proszę potwierdzić, no. A potwierdzenie przybycia gościa. Response, s'il vous plaît. Responsible, s'il vous plaît, tak? Z francuskiego. Proszę o odpowiedź. Dokładnie. Czym charakteryzuje się styl boho? Nie wiem, tutaj mogłaby powiedzieć więcej moja narzeczona. Pojęcia nie mam bladego, proszę pytać narzeczonej. Dużo naturalnych kwiatów, dużo zieleni. Dobrze! Letnim, zwiewnym strojem, przystrojem sali i tak dalej. Mi się wydaje, że to jest ten taki plażowy, lekki styl, ale nie wiem, nie jestem pewien. Źle. Co to jest zasada alternacji? To jest w temacie? Że trzeba mieć wybór alternatywny. Żeby mieć na każdą ewentualność jakąś alternatywę? Picia na zmianę? Bad, bad boy. Muszę przyznać, że mężczyźni bardzo pozytywnie mnie zaskoczyli i tutaj chciałoby się powiedzieć, że moja praca nie poszła w las. No nie, najbardziej zaskoczyli mnie swoją kreatywnością przy odpowiedziach. Już teraz możesz pobrać moją autorską aplikację Wedding Dream App. Znajdziesz w niej masę informacji oraz narzędzi, które pomogą Ci krok po kroku zorganizować Twój najważniejszy dzień w życiu. W apce jest harmonogram działań, planer stołów, kontakty do podwykonawców i wiele, wiele więcej. Wszystko, czego potrzebujesz. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!